Dobry wieczór, Aula. Mam na imię Krzysiek i opowiem wam o takim projekcie City Race Me, który robimy od czasu Warsaw Startup Weekend i podzieliłem to wszystko na takie dwie części. Prezentacja jest trochę taka last minute, więc w pierwszej części generalnie opowiem wam o projekcie, o co chodzi, jak widzimy nasz team, kompetencje, plany, tak, co dotąd zrobiliśmy, co planujemy dalej, bo to jest coś takiego, co zawsze opowiadamy i mieliśmy gotowe, a jeszcze jak nas wczoraj poprosili, to dzisiaj nam powiedzieli, żebyśmy dodali też takie jakieś rzeczy, których ludzie na auli możemy wnieść jakieś smaczki, jak się gada z inwestorami, jak się robi różne rzeczy i tak dalej. Jak to będzie dla was ciekawe, to super, jak nie, to krzyczcie dalej w tej drugiej części, tak? I tak to zrobimy. Gdzie jest timer, bo muszę wiedzieć, ile mam tego czasu tak naprawdę. O, na ekranie, dobrze, to mój komputer, to będę go przestawiał. Dobrze, więc City Race Me. O co w ogóle chodzi z tym projektem? Może ktoś jeszcze nie wie. To kto widział film Tron? Ręka do góry. Okej, okay, trochę osób. Kto grał w Snake'a na Nokii? Ręka do góry. Okej, okay, więcej osób i o to chodzi. I teraz ja jestem tutaj, a ty jesteś 300 metrów dalej i robimy tak, że jak nikam grasz, ty okej, okay, gram. I widzimy dwa węże na ekranie iPhone'a, ja kieruję jednym, ty kierujesz drugim. Jak mnie okrążysz, wygrywasz, jak ja ciebie okrążę, to ja wygrywam, jak wpadniesz w mój ślad, przegrywasz. Ale szalony zwrot akcji polega na tym... Że wolniej mówisz. Wolniej? To w 15 minut nie przejdziemy trzech slajdów. Nie, ja nigdy wolniej nie mówię. Dobra, popsuł całe napięcie, ale chodzi o to, że szalony zwrot akcji polega na tym, że nie swajpujesz po ekranie iPhone'a, nie dotykasz ekranu, nie przechylasz go, ani nic takiego, tylko naprawdę biegasz po prawdziwych ulicach miast, albo jeździsz rowerem, albo jeździsz samochodem, czego oczywiście nie polecamy, ale jest bardzo fajne. Pokażę wam później nagranie takiej gry i w taki sposób masz z tego fan. No i o tym się fajnie opowiada, to jest jakiś pomysł, jakby to wyglądało, gdyby to naprawdę istniało. Tak, ja nie przeskoczył. Jeszcze raz, jakby to wyglądało, gdyby naprawdę istniało? Tak, ok, tak w tej chwili wygląda nasza aplikacja. Tak my to widzimy i to jest coś, nad czym pracujemy od kilku miesięcy i w tej chwili działa. Chętnie wam potem, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to w kuluarach pokażę demo, możemy wziąć i możemy pograć, jak ktoś ma ze sobą iPhone'a i możemy mu zainstalować. Więc dobrze, jak to się zaczęło? W ogóle był taki weekend, Startup Weekend Warsaw, który był mega fajną imprezą i niedługo jest druga edycja, o tym będzie opowiadał Łukasz. I to jest miejsce, gdzie absolutnie trzeba być, jeżeli cię cieszą takie rzeczy, tak? 54 godziny super intensywnej pracy nad startupem. Kto był na pierwszym Startup Weekendzie? Wow. Strasznie mało osób z sali, to myślę, jest super okazja, żeby tam wpaść. I 54 godziny atmosfery wielkiego garażu, gdzie wszyscy są absolutnie skupieni nad tym, żeby zbudować swój produkt. No i jak dla mnie to jest idealne miejsce. Wszyscy bardzo ciężko pracują. Prawie wszyscy bardzo ciężko pracują. Ciekawe, czy Tomek Rondio to będzie oglądał potem. W piątek wieczorem mieliśmy tak naprawdę pomysł, tak? I pitchowaliśmy pomysł. Pitchowałem pomysł, udało się zebrać super świetny team. I byliśmy bardzo ciekawi, co tak naprawdę uda nam się zrobić w te 54 godziny do końca weekendu. Plany były ambitne. I... Hej, slajdy nie przeskakują. I w piątek, w niedzielę wieczorem udało się, udało nam się wygrać imprezę. Wszystko poszło bardzo fajnie. Mieliśmy na koniec prototypowo działający serwer, działającą aplikację i zapraszaliśmy mentorów i juniorów do tego, żeby sprawdzili nasz blef i naprawdę wyszli z nami i zobaczyli, czy to działa. W takiej bardzo podstawowej wersji działało. Było fajnie, dało nam to bardzo dużego kopa do działania. Super, super mobilizujący event. Oczywiście ciężko się później przestawić w taki tryb, że ludzie wracają do pracy i muszą gdzieś od 9 do 5 siedzieć, a większość ekipy tak miała. Ale dużo nas to nauczyło. Kto jest jakby konkurencją na takim polu takich gier multiplayerowych? Więc są na przykład taka firma Augmento robi Paranormal Activity. Ktoś grał? Zero run w górze. Okej. Więc u nich gra wygląda tak, że ty sobie chodzisz, i ty sobie możesz robić jakieś misje i to jest takie w rzeczywistości prawdziwej, ale tak naprawdę wystarczy, że gdzieś podejdziesz, dotkniesz sobie na ekranie jakąś misję i tam jest napisane, o, jest duch, musisz go pokonać. Dobra, biorę ten kryształ, pokonałem go. Jakby jest tam stosunkowo mało takiej akcji powodowanej ruchem, tak, o jaką nam chodzi. Musisz być gdzieś mniej więcej, dotknąć coś na ekranie, załatwione, tak? To, co jest tam fajne, to, że
umieją sobie z mapy wyczytać, że jak na przykład obok ciebie jest cmentarz, to będzie misja dopasowana do cmentarzu i narracja będzie jak na cmentarzu, a jak narysujesz pentagram na kartce, to kamera to zobaczy i twój czar będzie silniejszy, tak? No i tyle tak naprawdę interakcji ze światem zewnętrznym. Może jeszcze nałożyć obraz ducha, ale ten duch jest niedopasowany do pokoju, w którym jesteś, czy do pomieszczenia. Po prostu gdzieś tam sobie wyświetla się i jak w 15 sekund go znajdziesz i wciśniesz, zrobisz zdjęcie, to masz. I to jest jedna z popularniejszych takich gier. Druga gier to jest Shadow Cities, Grey Area z Finlandii. Ktoś widział, grał? Czytał? Okej. To w każdym bądź razie tam jest tak, że w tle widzisz mapę i tam gdzie jesteś, to tam jesteś na mapie. I tak naprawdę możesz być gdziekolwiek, bo wszędzie się możesz teleportować, więc znowu tak pokazujemy mapę w tle, ale nie do końca wiadomo po co. Czasami trzeba gdzieś podejść, żeby zaliczyć jakiś punkt Synergy Gridem, czyli z takim miejscem, którego możesz przejąć. I to znowu cała interakcja ze światem zewnętrznym, bo jak już znajdziesz coś na ekranie, nie wiem, jeżeli chcesz zabić ducha, zaatakować innego gracza, to po prostu dotykasz go na ekranie i rzucasz na niego czar. Znowu niespecjalnie musisz się ruszać, tak? Oczywiście możesz sobie czatować i robić inne takie rzeczy z graczami. Masz dużo leveli, achievementów, jak w typowej RPG-owej grze. I wróćmy teraz do City Race Me. To, co my teraz mamy, to są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest iOS-owa apka. Pierwsza gra, ten Snake łamany na tron, który jest tak naprawdę demem naszej technologii. I jak weźmiesz sobie na iPhone'ie, to możesz grać, możesz oglądać inne gry. I mamy też player webowy, bo wydaje nam się, że to może być bardzo fajna część tej zabawy. Potem opowiem, jakie mamy na te pomysły, jak zorganizować dyscypliny, w których duży fan byłby też z oglądania i co planujemy z tym razem, z tym dalej zrobić. Ok, iOS-owa apka. W tej chwili mamy ją stestowaną mocno na dwóch graczy, tak żeby się skalowała i żeby działała. Myślimy, że jesteśmy przekonani po wstępnych testach, że do czterech graczy wytrzyma pasmo 3G, powyżej może być już krucho, takiej dynamicznej rozgrywki, gdzie cały czas widzisz, gdzie są ludzie. Tam są jakieś opóźnienia 2-5 sekund w tym, jak widzisz, gdzie ktoś jest, co nie jest jakieś specjalnie tragiczne przy grze. To, co my robimy, jakby w jaki sposób uproszczenia rzeczywistości sobie wybraliśmy, żeby to fajnie działało z GPS-em, to dzielimy sobie świat na bloki około 10-metrowe, tak jak sobie stestowaliśmy, że jest sensownie. Dużo lataliśmy z GPS-ami w iPhone'ach 3G, 3GS i iPhone'ie 4. Wyszło nam, że iPhone'a 3G nie supportujemy i nie używamy. A w iPhone'ie 3GS i iPhone'ie był za wolny i nie taki fajny. A w iPhone'ie 3GS i w iPhone'ie 4 to takie fragmenty są jakby idealnej wielkości. Kombinujemy jeszcze. Tam na dole widzicie ikonkę voice chatu, naszym miejscem idealnym. To jest... I co to znaczy? A, pol, to na luz. Okej. I miejscem idealnym naszym jest, kiedy będzie można zrobić tak, żeby ludzie was słyszeli, tak, żebyś mógł na przykład mówić nie, ja wygram i tak dalej, krzyczeć do kogoś, komunikować się. Jeszcze nie do końca wiemy, jak to najlepiej rozegrać tak, żeby nie było innych delayów. Mieliśmy dużą nadzieję, że w iOS-ie 5 generalnie Apple w keynote'ach mówi, że jest voice chat i on się sam skaluje po każdym połączeniu i można go używać i tak dalej, nie? To, czego nie mówią w keynote'ach, to, że możesz go używać po każdym połączeniu w Wi-Fi. Się sam skaluje, tak? A na 3G raczej nie. To jest to siatka. To są nasi gracze. To jest nasz player webowy. Jak dostanie czasu, to pokażę wam na żywo, jak on działa. Możesz sobie wejść i każdą grę twoich znajomych sobie obejrzeć, każdą grę na żywo, czy każdą grę zarchiwizowaną, do której masz dostęp. Jest tak, że oczywiście możesz się sobie dzielić i to jest tak, jak użytkownik trafia statystycznie na ten screen gry, to właśnie trafia z Facebooka albo z Twittera, tak? Jak grasz, to możesz to szerować od razu na Facebooku, na Twitterze i przez Game Center Apple'owy. No dobra. I dużo osób się pyta, macie pierwszą grę i co z tego? No, po pierwsze duże zabawy. Po drugie, bardzo się dużo nauczyliśmy. A po trzecie, zrobimy jeszcze kilka gier, żeby wiedzieć, co jest trudne, co trzeba zmieniać. A potem otworzymy naszą technologię i zrobimy tak, żeby ludzie mogli w tym bardzo szybko, poza tym, że my będziemy mogli coraz szybciej produkować kolejne gry i mamy jakby dużo fajnych tytułów, które pamiętacie z lat 90. oprócz Snake'ów, Tronów i tak dalej, które chcielibyśmy przenieść do takiej miejskiej rzeczywistości, to chcielibyśmy dać też ludziom możliwość robienia na tej naszej technologii dużo gier, bo od startup weekendu zeszło, jakby minęło dużo czasu. Zaraz wam opowiem o tym, kto rzucił pracę, kiedy intensywniej pracuje i tak dalej, ale okazało się, że to, co zrobiliśmy w 54 godziny,
nie było tak idealne, jakbyśmy chcieli, żeby było. Strasznie skakało, trzeba się było nauczyć, jaka jest różnica pomiędzy tym, co iPhone faktycznie jakby deklaruje w dokładności, a naprawdę ma miejsce, które dane są bullshitowe, a które nie są bullshitowe. I mamy nadzieję, że jak to wszystko złożymy w jedną część, to damy takie narzędzie ludziom, na którym będą mogli robić te gry. Poza tym, że my będziemy cały czas tworzyli swoje gry, bo lubimy robić gry i bo chcemy się nauczyć, ale jakby grą końcową tutaj jest udostępnienie innym osobom technologii. To jest to, do czego tak naprawdę dążymy. To jest nasz team. Zacznę od Jarka, bo jest na sali. Jarek rzucił pracę w banku dużym, w korporacji, żeby pracować nad projektami startupowymi, więc duży respekt dla Jarka. I Jarek teraz w całości pracuje nad tym projektem. Tomek, który jest deweloperem, kilka osób na sali na pewno zna Tomka. Tomek, który deweloperuje serwer i tą stronę. Hojna, z którego też na pewno dużo osób na sali kojarzy, zna, który rzucił też pracę w innym banku, na szczęście nie w tym samym, byśmy cały bank położyli. I teraz na pełen etat pracuje nad tym projektem. Hojnac projektuje całą technologię, co, z czym ma się łączyć, jak działać i pisze część iOS-ową. I Staszek, który robi tak, że to ładnie wygląda. Ja, który chodzę i o tym wszystkim opowiadam. Biznes? Tak, to pewnie dużo pytań będzie generalnie w części z pytaniami, jak chcemy to zrobić, tak? My mamy dużo takich wątpliwości, jak dokładnie chcemy monetyzować pierwszą grę. Nie wierzymy w coś takiego, że my teraz wymyślimy genialny plan i potem on się sam potoczy i my już dokładnie wiemy, jak zarobimy te miliony dolarów. Bierzemy dużo opcji pod uwagę. Jeszcze nie wiemy, czy lepiej jest dać apkę za dolce, za 2 dolce, za 3 dolce, czy za 0 dolców w modelu freemium. Jakby to nam pokaże rynek, tak? Ale generalnie chcemy coś tam małego po drodze zarabiać na tych grach, które wypuszczamy, może nawet nie tak małego, ale najbardziej intensywnie myślimy o tym, jak zarobić na tym, że otworzymy technologię i damy je używać innym ludziom. Bardzo lubimy eventy. Powstaliśmy na Startup Weekendzie, byliśmy na Hack Daysach, bardzo lubimy Innovation, Startup Fest super, byliśmy w Spinie, cześć Agnieszka. Okej, byliśmy ostatnio na Pitch Lady, dzisiaj jesteśmy na Auli, a jutro jesteśmy na Hive. Widzimy z tego bardzo dużą wartość, taką jak przed chwilą opowiadałeś o tym, że deale wychodzą z konferencji, tak, generalnie. To jakby my też to widzimy, bo u nas jedną częścią jest to, że chcemy jakieś rzeczy wrzucać do App Store'a, że chcemy dawać ludziom technologię, ale drugą częścią ważną jest to, że mamy coś, z czego możemy budować bardzo fajne rzeczy na eventy. I w tej chwili z kimś tam o tym rozmawiamy, tak, żeby jakieś fajne pieniądze po drodze ktoś włożył na zrobienie takich rzeczy na bardzo dużych eventach. To też jest jakaś droga monetyzacji tego wszystkiego po drodze. Co dalej dla nas, tak? Testy, 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 bo u nas najwięcej wynika z testowania, tego co chcemy zrobić z produktem. Zbieranie kasy i firma, to też chętnie zaraz coś więcej opowiadamy o procesie zbierania kasy. I misja USA, bo my wiemy, że jak to wypuścimy w polskim App Store, jak palimy to w Polsce, i kupią nas wszyscy, którzy mogą nas kupić, to zarobimy na 2 iPhone, tak? I to nie do końca ma sens. Więc dla nas rynkiem docelowym jest USA i to jest coś, co chcemy robić. Mamy nadzieję, że na koniec tego miesiąca pierwszy raz się wyekspedujemy do USA, tam pokazywać produkt, testować, gadać generalnie z ludźmi o tym, jak to tam zlaunchować, bo my nigdy nic nie launchowaliśmy w Stanach, a ci ludzie tam tak, więc fajnie się ich zapytać. Okej, fun facts, inwestorzy. Ponieważ nie zamknęliśmy jeszcze sprawy z żadnym inwestorem, to jest bardzo dużo rzeczy, których nie mogę powiedzieć, ale pytajcie w pytaniach. A to, co mogę powiedzieć, to, że naszym takim miejscem wymarzonym jest, kiedy zbieramy inwestycje od więcej niż jednej osoby. W znaczeniu, jak oglądamy tutaj inwestowanie w startupy w Polsce, choć też jeszcze nie jesteśmy tak super obcykani w scenie, to wydaje nam się, że duża, duża większość deali jest taka, że jeden startup, jeden inwestor, a nam się bardzo podoba, jak to robią startupy w Dolinie, to, że mają kilku inwestorów w drużynie, tak? I to dla inwestorów jest fajne, bo mają mniejsze ryzyko, tak? Bo wrzucają mniej kasy. Dla nas jest super fajne, bo my nie szukamy takich inwestorów, którzy stricte dają kasę, tak? I potem sprawdzają, czy się Excel zgadza, tylko takich inwestorów, od których też się sporo nauczymy po drodze. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Nasze top 3 w tej chwili wymarzone, to gdyby nam się udało... I co teraz to znaczy? Nasze top 3 teraz wymarzone, to gdyby nam się udało dogadać z funduszem Hardgama, który super bardzo lubimy, ze Spinem z Krakowa, tak, i z Rafałem Hanem z Krakowa. To z tymi trzema osobami teraz rozmawiamy, mamy nadzieję, że to się pozytywnie zakończy.
Okej, okay, advisory board. To taki fun fact, chyba taki dla nas najważniejszy. To zebrać super świetny advisory board. Jakby w pierwszym tygodniu po Startup Weekendzie Krzysiek Kowalczyk się zgodził być naszym doradcą i to nam jakby... Wow, to najlepiej wydane procenty firmy na młodym etapie, jakie możecie zrobić, tak? Bo dostęp do networku takiej osoby, wsparcie takiej osoby, która już niejedno w życiu zrobiła i jest na super poziomie, to jest coś, do czego nie dojdziesz żadną ilością przeczytanych sprytnych artykułów na TechCrunchu, tak? Ani książek kupionych z Amazona o startupowaniu. Więc to był dla nas jakiś taki bardzo duży kop. Mamy jeszcze 4 miejsca w advisory board. Jedno wstępnie zamknęliśmy z kimś bardzo fajnym z Doliny i tylko Łukasz się śmieje z tyłu, bo wie, o kogo chodzi, a my nie możemy jeszcze powiedzieć, o kogo chodzi, dopóki nie podpiszemy papierów. Ty możesz w kuluarach powiedzieć, to chyba, my nie możemy po prostu powiedzieć, tak? Ale to jest jakby... Powiemy, jak za pół roku nas na auto może jeszcze zaprosić. Będziemy mieli więcej do opowiedzenia. Ok, jeszcze 3 sloty z osobami, z którymi rozmawiamy. To reszta osób już jest zza oceanu i mają jakieś doświadczenie duże w launchowaniu startupów tam. Jak się uda, tylko to będziemy opowiadać. Nazywamy się StraceMe i czy idealnie w czasie? Znakomicie. Dobra, jeszcze raz nie musimy wiedzieć. Drugi. Ok, dzięki. Co, nie wiem, pytania? Pytajcie. Ale pojedynczo. O. Jak gram na iPhone'ie albo na iPadzie, czy na komputerze, czy na konsoli, jest coś takiego jak grywalność, która sprawia, że chcę w to grać. Gdzie na Boga jest grywalność w bieganiu po mieście i ściganiu się z kolegą? Może jestem za stary już na to po prostu, a może tylko mam ochotę włożyć chwilę w rozwój. Nie, grywalność, spoko. Słyszeliśmy, dodane. Dlatego dla nas są takie ważne testy, tak? Nie wiem, ile czasu jest na te pytania, czy zaraz mnie zdejmą ze sceny, ale tak naprawdę cała magia jest w tym, że przynajmniej dla nas, naszym zdaniem, tych osób, z którymi testujemy, że jak grasz w przestrzeni miejskiej i wchodzi ci rywalizacja, to jest na przykład gra, która wyjechaliśmy sobie z Agory, po eliminacjach do Startup Festu i chcieliśmy sprawdzić, czy to naprawdę działa, tak jak opowiadaliśmy. I okazało się, że tak. I tutaj oczywiście ścigamy się 2 samochodami, ale w każdym są 2 osoby, więc to jest legalne. Jedna mówi tylko, gdzie skręcić, tak? I masz strasznie dużo przeszkód po drodze. Jeżeli pytasz o to, czy tam po drodze są jakieś punkty, tak? Co się generalnie dzieje z gameplayem, to planujemy coś takiego jeszcze, jakby nie jesteśmy gotowi, żeby pokazać. To jest decyzja, którą zostawiamy graczowi. Nie możemy za ciebie decydować, okej? Ale nie. To z naszych testów wynika, że ludzie mają z tego crazy fun. W trybie na 2 graczy, który już testujemy i za jakiś tam czas będziemy testować tryb na 1 gracza. Bo myślimy o tym... gra to jest jedno, tak? Ale to jest trochę pytanie o to, czy możesz mieć fan ze sportu w ogóle, tak? Bo jeżeli możesz mieć fan ze sportu, to my byśmy chcieli zrobić taki nowy rodzaj sportu, w którym łączy się ta rzeczywistość, tak, i ta cyfrowa, tak, i dajemy ci tak naprawdę trochę narzędzie do tego sportu, tak jak piłkę do kosza. No i czy rywalizacja i sport mogą być fanem? W telewizji słyszymy, że tak. I to jest taki sposób, w jaki to my widzimy. Chcielibyśmy, żeby tutaj było trochę sportu, chcielibyśmy mierzyć kalorie, wysiłek i wszystko, tak, ile przebiegłeś i dodać do tego coś taki zdrowotny spin do tego wszystkiego. Okay. Pytanie numer 2, jeżeli jest. Ja słyszałem od ciebie tylko o iPhone'ie. Dużo mówiłeś o iOS-ie, o tej platformie. Zamykacie się na nią, czy będziecie również wspierać inne platformy mobilne? I czemu? Które platformy? Androida. A, Androida. Wiem, zawsze pytają o Androida, nikt nie pyta o Nokia. Będziemy, tylko nie wiemy jak szybko, bo my najpierw chcemy, bo to jest w ogóle największe pytanie, które zawsze my sobie piszemy, to grywalność. Więc fajnie, że o to zapytałeś, tak? I do tego my z iPhone'em mamy tak, że strasznie dużo już przetestowaliśmy i wiemy jak on się zachowuje i musieliśmy do tego użyć 3 device'ów, tak? iPhone'a 3G, 3GS i iPhone'a 4.
i dojdziemy do momentu, w którym będziemy to dostawać na Androida, pewnie całkiem niedługo, ale wiemy, że wtedy nas czeka zakup mnóstwa device'ów, patrzenia, co się dzieje, tak, jak to zrobić, bo tak naprawdę nie wiemy, czy w każdym Androidzie GPS zachowuje się tak samo, czy nie. Wyjdzie nam z testów. Więc chcemy to zrobić w ciągu najbliższych miesięcy, ale jeszcze tego nie robimy. Bo skupiamy się na tym, żeby zrobić taką grę, o której jak wiemy, że wypuścimy ją dla 100 osób, zobaczymy ile one grają, co im się podoba, co im się nie podoba, tak? I jak będziemy mieli te rzeczy przepracowane, to będziemy się też po Androidzie produkować. Okej, okay, jeszcze tu gdzieś ma rękę w górze. Miałem rękę w górze, w zasadzie chciałem zapytać o co kolega, czyli o Androida, ale wymyśliłem na poczekanie drugie pytanie. Powiedz mi, rozumiem, że teraz nie macie inwestora jeszcze, kilka osób zrezygnowało z pracy, jeszcze nie zarabiacie. Jak to wygląda? Pracujecie się sami, tak? Tak, jeszcze w tej chwili tak. A kiedy zamierzacie zarabiać? Ale w znaczeniu nie, znaczy, bo jeszcze rozumiem, że to nie jest aplikacja, którą można jeszcze kupić, tak? To jest testowa, tak? Czy to już jest tak, że macie już pierwsze przychody? Nie, jeszcze nie mamy pierwszych przychodów, jeszcze chwila do tego. Inwestycje chcielibyśmy zamknąć jak najszybciej. W najgorszym wypadku pewnie do końca roku, tak. Odpukam. Ja też. Dzięki. Żyjemy? Nie, jasne, w tej chwili się bootstrapujemy, każdy miał jakieś swoje oszczędności, niektórzy są studentami, tak, i jeszcze mamy na życie. 3F, tak. Dobrze, w takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo Tobie dziękujemy. Dzięki bardzo.